Siódma edycja historycznego konkursu Patria Nostra, region Północ, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii Polski i kształtowanie postaw patriotycznych za nami. W Gdańsku odbyła się finałowa gala, podczas której wyłoniono i nagrodzono laureatów. 60-sekundowe filmy i animacje to format prac nadesłanych na kolejną edycję konkursu Patria Nostra. Ideą konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski oraz krzewienie patriotyzmu wśród młodych ludzi. W konkursie nie ma specjalnego jury, pracę oceniają sami uczestnicy, wybierając tę najlepszą. W tym roku podium należało do młodzieży z Krużwicy. Nam się bardzo dobrze pracowało, było śmiesznie, było dużo wzlotów i upadków w sumie, ale wszystko wyszło tak jak powinno. Laureaci stworzyli hip-hopowy utwór opowiadający o bitwie pod Osowem. To przykład połączenia współczesności z historią. To jest niezwykle ważne, żeby pokazać innym, sobie, ale również innym, jak ja przeszłość widzę młodymi oczyma. Konkurs tym razem adresowany był do uczniów z północnej części Polski. Nie zabrakło także prac nadesłanych przez Polonię.